Witajcie, kochani. Jesteśmy tutaj dla was dziś. I dzisiaj macie niepowtarzalną okazję, aby usłyszeć słowa prawdy. Usłyszeć słowa prostej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Zbawicielem, który jest jedyną drogą, który jest jedyną bramą do Królestwa Bożego. To Jezus Chrystus przyniósł zbawienie. To przez Jezusa dokonało się zbawienie. Nie ma innej drogi do pojednania z Bogiem. Kochani, pragnę dzisiaj podzielić się z wami tym, jak ja, szukając wiele lat prawdziwego, realnego Jezusa, znalazłam Go i narodziłam się na nowo. Wychowałam się w tym kraju, gdzie przed i obec panuje religia. I miałam bardzo krzywy obraz Boga. Wydawał mi się bardzo daleki. Myślałam, że muszę sobie zasłużyć, aby kiedyś dostać się do nieba. Myślałam, że jak będę dużo się modliła, to zyskam sobie jakieś łaski, jakieś zasługi u Niego. Religia mnie oszukała. Myślałam, że są pośrednicy. Ale to nieprawda. Słowo Boże mówi, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest właśnie Jezus Chrystus. I kiedy ja usłyszałam, że Jezus umarł raz na krzyżu, że poniósł każdą moją chorobę i że krzyż jest pusty i grób jest pusty, mój świat się zawalił, byłam aż tak religijna. Mój świat się zawalił i ciężko było mi to przyjąć. Nie rozumiałam, dlaczego mam pustkę w sercu. Nie rozumiałam, dlaczego czuję się samotna, skoro otaczają mnie tyle dobrych ludzi. Ale prawda była taka, że nic nie potrafiło zapełnić pustki, którą miałam w sercu. Brakowało realnego spotkania z Jezusem Chrystusem. I kiedy ja zawołałam w swoim pokoju, bez jakichkolwiek modlitw, tylko ze swojego szczerego serca, że ja, Boże, chcę Cię poznać takim, jakim jesteś naprawdę. Pokaż mi prawdę, bo oszaleję. I w krótkim czasie na mojej drodze spotkałam osobę, która właśnie tak jak ja dziś głoszę wam, powiedziała mi prawdę, że Jezus umarł za mnie, że On poniósł każdą chorobę, że On pokonał śmierć i zmartwychwstał i żyje. I ja mogę mieć niebo i to jest dla mnie dostępne. Potrzebuję narodzić się na nowo. I ja tego dnia, jak wariat, uwierzyłam Jezusowi Chrystusowi, że On zrobił to dla mnie i wypełnił mnie Duch Święty. I dziś wiem, że idę do nieba. Dziś wiem, że jestem zbawiona dzięki Jezusowi Chrystusowi. Spadły kajdany religii. Moje serce, pustka, została wypełniona przez żywego i realnego Jezusa Chrystusa. Ja uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. I że On poniósł każdą moją chorobę. Cierpiałam przez wiele lat na bolesny trądzik. Miałam bardzo bolesne miesiączki, migreny. Ale odkąd uwierzyłam Jezusowi Chrystusowi i w to, co dokonało się na krzyżu, jestem całkowicie zdrowa. Od ponad roku nie chodzę do lekarzy. Jedynym moim lekarzem jest Jezus Chrystus. I ja dziś pragnę podzielić się z Tobą tym, co ja mam. Pragnę obnażyć kłam
mocno diabelskie, że musisz zasługiwać, że musisz żyć w biedzie, że musisz chorować. I odnażam dziś to kłamstwo. Diabeł cię oszukuje, jeśli tak myślisz i w to wierzysz. Kochani, to dostępne jest też dla was. Nie musisz zmagać się z depresją. Nie musisz zmagać się z bezpłodnością. Możesz realnie doświadczać życia w mocy z nieba. Możesz mieć społeczność z Bogiem tutaj na ziemi i mieć pewność tego, że idziesz do nieba już dziś. Możesz mieć pewność zbawienia już dziś. Jeśli porusza cię to, co mówię, jeśli odnajduję w sobie też tą pustkę, to wiedz, że potrzebujesz spotkać się z żywym, realnym Jezusem Chrystusem i tylko On jest ratunkiem do twojego życia. Nie zbawi cię religia, nie zbawi cię ksiądz, nie zbawi cię sakramenty. Też byłam oszukiwana tak jak ty. Zbawia tylko Jezus Chrystus. I to jest proste. Chodzi o twoje serce, o decyzję w twoim sercu. Zawołaj jeszcze dzisiaj. Zawołaj w głębi swojego serca, że chcesz go poznać. Zawołaj. Nie trać czasu na rzeczy, które są bez znaczenia. Nie trać czasu. Nie zatwardzaj swojego serca na prawdę. Dzisiaj się z tego śmiejesz. A to są słowa życia. To są słowa życia. Jezus przyniósł życie. On zareklamował życie. I to jest dostępne dziś dla ciebie. A jeżeli chorujesz na coś, nieważne jaka jest to choroba, przyjdź, pomodlę się o ciebie. W imieniu Jezus jest moc. Jest moc, jest życie, jest zdrowie, jest pełnia błogosławieństwa i zaopatrzenia. Nie bój się. To dobry Bóg. Ja dziś świadczę ci o tym, bo go znam, bo mam z nim realną relację. I ja dziś jestem świadkiem, że on żyje. Nie bój się. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Amen.